Dziękuję wam bardzo za takie gorące przyjęcie. Powinienem właściwie przywitać się tak, jak witam się na swoim kanale. Witajcie, kochani. Dobry wieczór. Chciałbym wam powiedzieć o czterech najważniejszych słowach w moim życiu. I chyba nie są to słowa, które przychodzą wam pewnie do głowy i które wydrukowałem na próbnej partii koszulek, a raczej coś, co przyszło mi do głowy wczoraj, kiedy jechałem z Bielska-Białej do Katowic samochodem i zastanawiałem się, co powiedzieć. Tak, późno przygotowywałem tę prezentację, bo chciałem, żeby była jak najbardziej autentyczna, niewyuczona. Przez całe dzieciństwo i przez kawałek życia powtarzają wam, że zmierzacie z punktu A do punktu Z, gdzie Z pewnie oznacza zgon, ale również zawodowe życie. I ten kierunek, jak mówią wam mądrzy ludzie, powinien być jasno określony. Ile razy słyszeliście, miej jasno określony cel, może nawet nie jasno, ale zastanów się, dokąd zmierzasz? Co chcesz w życiu osiągnąć? Przecież to jest standardowe pytanie, kiedy przyjmują was do pracy. Gdzie pan siebie widzi za 10 lat? I dobrze znać odpowiedź na takie pytanie przy rozmowie o pracy. Tylko czy to ma sens? Chcę wam dzisiaj opowiedzieć o tym, czego nauczyły mnie doświadczenia ostatnich 12 miesięcy i jak bardzo zamknięty w swojej kapsule byłem przez 28 lat mojego życia zawodowego. Bo co zrobić, kiedy coś zdarzy się po drodze? Ten temat pojawiał się dzisiaj w wielu prezentacjach. Zresztą ten TEDx jest poświęcony alternatywie. Co zrobić, jeżeli pojawi się jakiś pomysł, jakaś możliwość? Oczywiście powiecie, tak, trzeba iść tą drogą, trzeba się kierować ideą. Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz w pracy. Ile razy to słyszeliście? A ja wam dzisiaj udowodnię na swoim przykładzie, że cholernie trudno jest zobaczyć, kiedy ten moment następuje. Nawet jeżeli jesteście dorośli, jeżeli macie 48 lat, tak jak ja miałem w przypadku, kiedy trochę zmieniło się moje życie i ciągle się zmienia, jak trudno wyczuć ten moment, jak trudno połączyć te słynne kropki, o których mówił kiedyś Włodek Markowicz, zapewne znacie tego youtubera i tego dziennikarza, mogę powiedzieć, z przyjemnością zawsze z nim rozmawiam. Mogłoby się wydawać, że ten moment nastąpił w 2011 roku. Wtedy już 21 lat pracowałem w radiu. I sądząc po standardach radiowych, no, byłem już doświadczonym dziennikarzem radiowym. Byłem już po pracy w Senacie, gdzie miałem zaszczyt pracować z panią marszałek Bochenek. Krótko pracowałem w bankowości, a więc byłem doświadczonym człowiekiem. Próbowałem także swoich sił jako lektor. I ten skrypt, który widzicie, jest oryginalnym skryptem nawigacji Google Maps. Po prostu do jednego ze studiów nagrań w Ameryce wysłałem swoją próbkę. Okazało się, nawet nie wiedziałem, że biorę udział w castingu. I mail zwrotny właściwie przyszedł o krótkiej treści. Tak, prosimy cię, żebyś to nagrał za taką a taką kwotę. Wierzcie mi, nie była wysoka, a to jest skrypt. Wszedłem do studia u znajomego, ponieważ wtedy jeszcze nie miałem swojego studia nagrań. W ogóle nie sądziłem o tym, że zostanę lektorem. I nagrałem ten skrypt. Moglibyście powiedzieć, że to jest ten moment przełomowy. Google Maps. Po pierwsze był rok 2011. Nikt nie wiedział, czym jest Google Maps. Ta aplikacja była dostępna tylko na początku na niektóre Androidy. Wiele lat później dopiero pojawiła się, no wiele może nie, 3 lata później pojawiła się jako element systemu iOS. Więc długo nic się nie działo. Minęło 6 miesięcy, akurat tak się zdarzyło, że kupiłem telefon z Androidem, usłyszałem swój głos, powiedziałem fajnie, no okej, w porządku. Pamiętam jak dziś, to było na wakacjach w Wiśle, usłyszałem kieruj się na południe. Wiem, ta fraza musiała paść. W dalszym ciągu nie sądziłem, że w moim życiu się coś zmienia. Potem dostałem takiego SMS-a. Przepraszam, na szybko mazałem, ale chyba wiecie, jakie tam jest słowo. I takich SMS-ów przychodziło coraz więcej. Czy sądzicie, że w tym momencie kapnąłem się, że coś się w moim życiu zmieniło? Nie. Mijały kolejne lata. Czasem do radia przychodzili goście. Ja prowadzę w
tym roku będzie 30 lat, magazyn poświęcony nowoczesnym technologiom. Tak, opisywałem, czym jest internet na początku, jak ludzie nie wiedzieli, co to jest. I ci goście przychodzili i występowali chętnie w audycji, ale potem sobie też robili ze mną selfie i tak się dziwnie ożywiali, jak mój współprowadzący mówił, a to jest głos Google Maps. W dalszym ciągu nie wiedziałem, że to jest coś, co może zmienić moje życie. W międzyczasie moja żona również została lektorką i głos Kasi znacie świetnie. Jeżeli również znacie mój kanał na YouTubie, o czym pewnie za chwilę powiem, to doskonale też wiecie, że Kasia jest głosem Avasty antywirusa. W związku z tym baza wirusów została zaktualizowana, tak to moja żona, która także jest głosem Rumby. Zawsze opowiadam tę anegdotę. Kiedyś nagraliśmy komunikaty dla odkurzacza Rumba i zapomnieliśmy o tym, że je nagraliśmy, bo mieliśmy dużo zleceń i kupiliśmy Rumbę. I domyślacie się, do czego zmierzam. Pewnego dnia wróciłem do domu i odkurzacz stał na środku pokoju, mrugał czerwonym światełkiem i tak, nacisnąłem ten przycisk i usłyszałem: opróżnij pojemnik na śmieci. Rzeczywiście to jest dziwne. To jest dziwne. Wyobraźcie sobie wszystkie sytuacje, w których coś oglądacie w internecie i słyszycie głos żony: uwaga, wykryto zagrożenie. Ale wróćmy do Google Maps, bo to jest poważna sprawa. Żyłem z tym. Oczywiście czasem koledzy się chwalili i mówili: a to jest głos Google Maps, powiedz, kieruj się na południe. Kieruj się na południe. Niektórzy kazali mi mówić również brzydkie słowa i mówiłem te słowa. Niektórzy je nagrywali jako dzwonki nawet u siebie na komórce. I nagle w maju 2020 roku, czyli właściwie w momencie, kiedy kończyła się pierwsza fala pandemii, dostałem taki SMS od mojej koleżanki z Dziennika Zachodniego, fotoreporterki: dlaczego w Google Maps nie ma twojego głosu? Sprawdziłem, rzeczywiście usłyszałem inny głos syntetyczny, pewnie zastąpili automatem. To głos asystenta Google, jak widać, nie ma ludzi niezastąpionych. I przeszedłem nad tym do porządku dziennego. Możecie mi wierzyć albo nie, uznałem 9 lat chwatit, czyli to po polsku wystarczy. Naprawdę. Stwierdziłem, zakończyła się pewna epoka w moim życiu, może i dobrze. Skupię się na robieniu audycji popularno-naukowych, na czym znam się dobrze, na pracy w planetarium, a to był epizod. Ale stwierdziłem, że skoro tak wiele osób pyta mnie, jak do cholery mam znaleźć kierunek północny, to jestem chociaż winny jedno wideo. I wtedy nagrałem wideo, był późny wieczór, nie chciało mi się tego robić, na którym pokazałem krótko, jak znaleźć kierunki świata. Moja córka zrobiła mi wtedy rysunki, to jest akurat mój rysunek, bo widzę to po okraczności, jak został wykonany, czyli jak znaleźć kierunek północny, każdy wie, tylne koła Wielkiego Wozu, gwiazda północna, gwiazda polarna. Wrzuciłem to wideo w YouTube'a, miałem swój kanał, gdzie były jakieś filmy z wakacji, żeby rodzice mogli zobaczyć wnuczkę czy wnuczęta. I zapomniałem o tym. Następnego dnia było 1,5 miliona odsłon, a mój kanał miał 30 tysięcy subskrybentów. Czy wtedy uznałem, że coś się zmienia? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Uznałem, że te kropki jeszcze nie były połączone ze sobą, przynajmniej nie wszystkie. I dopiero kilka dni później, kiedy firma Google zobaczyła, że użytkownicy protestują, i nie chodziło bynajmniej o brzmienie mojego głosu, ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Chodziło bardziej o to, że ludzie wolą człowieka, że nie chcą, żeby automat im coś mówił. To ciekawe, bo w innych częściach świata użytkownicy nie mają z tym problemów. Po 4 dniach firma Google przywróciła mój głos i dostałem od nich nawet oficjalne pismo, że kiedy będą znowu wprowadzać sztuczną inteligencję, to spróbują ze mną zrobić jakąś akcję. I wtedy właśnie pomyślałem sobie, że kieruj się na południe, zostanie już moim mottem do końca życia. Ciekawe, dlaczego nie wschód, nie na północ, to południe może przez tę większą ilość sylab tak pasuje. I moje 4 najważniejsze słowa, które chcę wam przekazać, to nie jest właśnie kieruj się na południe. To jest: nie podążaj utartą drogą. Nie bądźcie tacy głupi jak ja, który potrzebował 8 lat wywalenia z nawigacji i przywrócenia nawigacji, żeby pokazać, jakie możliwości są poza tą bańką, w której żyłem, w tej strefie komfortu, w której tkwiłem i była mi bardzo przyjemnie i bardzo fajnie. Ja mam cudowne życie, lubię to, co kocham, ale okazuje się, że to pozwoliło mi wejść na trochę wyższy poziom. Jestem tutaj z Robertem, który jest reporterem i
Będziemy vloga publikować pewnie we wtorek z tego, co tutaj się wydarzyło na tym wspaniałym spotkaniu. Okazało się, że ludzi interesuje to, co robię. Interesuje ich praca lektora. Interesuje ich to, co mam im do przekazania. Zyskałem siłę przebicia, o której nie miałem zielonego pojęcia. Zobaczcie, ile zignorowałem sygnałów. I dlatego zwracam się do was. Nie podążajcie nigdy utartą drogą. I to wam powie każdy. Ale bądźcie wyczuleni na sygnały, które daje wam wszechświat. Na te subtelne zawirowania grawitacji, które trzeba wyczuć i zobaczyć ten palec, który mówi chodź, 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 chodź. To usłyszała Krystyna Czubówna, notabene. Podobne, jak głosi legenda, która pracowała przy ulicy Malczewskiego w Polskim Radiu i szef pierwszego programu Polskiego Radia wiele lat temu usłyszał od niej słowo przepustkę proszę. Powiedział chodź, 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 chodź. Pamiętajcie, nigdy nie ignorujcie głosu wszechświata. Dziękuję wam bardzo.